Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Porażka juniorek młodszych w dwumeczu, awans do 1/16 Mistrzostw Polski. Kępnianki w pierwszym starciu uległy APR-owi Gladiator Oborniki Wielkopolskie 31-34. W rewanżu nie udało się odrobić strat. W niedzielę nasz zespół zremisował 22-26. Warto wspomnieć, że drużyna trenera Macieja Nowickiego znakomicie wypadła w tegorocznym sezonie Wielkopolskiej Ligi, zajmując drugie miejsce. Oborniki uplasowały się na trzeciej pozycji, ale to one zagrają na pewno w dalszym etapie Mistrzostw Polski. Wiedziałyśmy, że mecz u nas jest niezwykle ważny i że każdy, tak naprawdę w tym meczu i w tamtym meczu walka do ostatniej sekundy będzie o każdą bramkę, więc dwie, trzy bramki już z tyłu głowy, że mamy ze sobą i tak myślę, że pozwoliło wejść łatwiej w mecz. Chociaż jak było widać, no, do ostatniej sekundy był on bardzo emocjonujący. Zawsze spotkanie z Kępnem nie jest łatwym spotkaniem, bo wymaga jednak gry do samego końca i myślę, że dziewczyny fajnie powalczyły, mimo że no, podróż jest jaka jest, no, trochę posiedziałyśmy w busie, ale serducho na boisku zostało, bramka pomogła jeszcze z tyłu, także teraz będziemy odpoczywać i myślimy o imprezie dalej, małymi celami idziemy dalej. Mecz bardzo zacięty od samego początku, dużo wymian, dużo błędów z jednych, drugich stron. Kilka razy nam się udało odskoczyć na te trzy bramki. Była szansa w pewnym momencie, żeby mieliśmy piłkę, żeby już wyjść na czterobramkowe prowadzenie. No, gdzieś tam w końcówce nam te piłki nie wpadały, a przeciwniczki tutaj nas punktowały, doprowadziły do remisu. Mieliśmy też w końcówce, gdzie prowadziliśmy jedną, dwoma bramkami, zaryzykowaliśmy. Chcieliśmy tutaj doprowadzić do tych trzech bramek przewagi. Wpuściliśmy dodatkową zawodniczkę na boisko w pole. No tym razem to nam nie przyniosło rezultatu. No jest taki jakiś tam niedosyt, ale dalej gramy, dalej walczymy. To są dziewczyny młode, dziewczyny, które w tej kategorii wiekowej są ciągle rocznikiem młodszym. Ja to przypominam, ale to jest u dzieci bardzo ważne. No, jeśli chodzi o siłę, o szybkość, to na tym poziomie młodzieżowym rok różnicy, a nawet w niektórych przypadkach dwa, to jest bardzo ważne. No i co, no, my za rok będziemy rocznikiem wiodącym w lidze i wtedy będziemy walczyć już o, mam nadzieję, pierwsze miejsce w lidze, bo taki będzie nasz na pewno przyszłosezonowy cel. Być może dla juniorek z Kępna nie wszystko jest jeszcze stracone. Koło ratunkowe może rzucić Związek Piłki Ręcznej. Wielkopolska pod względem szkoleniowym ma wysoki współczynnik, dlatego trzeci zespół może otrzymać od centrali związkowej tak zwaną dziką kartę. Warto zaznaczyć, że najwięcej, 6 bramek w niedzielnym meczu rzuciła dla Esperu Oliwia Sobczak. Po 5 trafień zaliczyły Maja Piątek, Marta Noculak i Lena Pacyna. 3 oczka dorzuciła Wiktoria Wąsala, a 2 Vanessa Mączka. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.